Wiesz co, to co, może razem jak przyjechałeś z kolami 900 km, to rozpakujemy prezenty. Możemy. Ja to później wrzucę te rozpakowania. Jak przytrzymasz, to by było dobrze, tak na mnie, a ja przyniosę tu. A, dobra. Zobacz. Na kładzie, żeby to lepiej pasowało. Słuchaj, napisał do mnie Górny, nie? I mówi, słuchaj, od wczoraj oglądam twój kanał. Mówi, tak mu się spodobało i chce ufundować Adasiowi i Robertowi kaski, nie? I to zrobił. Zapytał o rozmiary. Mamy. Nóż. Mamy nóż. Gdzieś na pewno jest pod ręką, ale nie widać. No to idę po ten nóż. Ci powiem, że ta pasja to łączy ludzi, wiesz? No łączy, nie łączy, no. Coraz więcej ja. Subskrypcji masz, także no ludzie widać oglądają. Oglądają. Ale ci muszę powiedzieć taką ciekawostkę, że mam 200 tysięcy widzów, którzy nie włączyli subskrypcji. A, tylko tak po prostu oglądają. No, no, no to też, no. Dużo jest. Jesteś ciekawy? Po rozmiarach będę wiedział, który dla kogo. Adaś ma większą głowę, Robert ma mniejszą. Czyli... Jest. Kurwa, panie. No, jeszcze kolorki. Kurwa, panie. Ja pierdzielę. Nie, mega. To jest pan kolor. Chodźcie, panie. Nie, no muszę rozpakować Górny, nie. Bardzo ci dziękuję, kurde, nie wiem jak mam. W ogóle w szoku jestem. Zobacz. No, jest kozak. Jest kozak. Kurwa, ale chłopaki dostali, co? Patrz, z blendą. No, już teraz robią. Full wypas, tylko rozmiar teraz. XL. XL? To jest na tym. A, to jest do Adasia, dobra. Chcemy pojechać teraz w sobotę. Ale ty na kołach tyle pojedziesz? Ale możesz pojechać ty. No ja mam tutaj. Chciałoby ci się jechać 40 km? Na toru? Tak. Nie ma problemu. No dzisiaj miałem jechać na toru, ale tak stwierdziłem, że wszyscy i tak znają mi w robocie. Także mówię, nie, jadę tu do Blacka. Jedzie tam. Kurde, a ja tak na ciebie czekałem. Dałem, a w końcu przyjechałem. No. Czyli czasami przyjeżdżasz, co dwa tygodnie jesteś? Nie, nie. Przyjeżdżam, no teraz przez tą covidową sytuację, no ciężko jest przyjazdem, bo wiadomo, jakieś testy, nie testy, no to nie chce mi się tego tam robić. No właśnie. Dlatego no trochę rzadziej już teraz przyjeżdżam, nie? No ale jak przyjeżdżam, no to tydzień, dwa tygodnie to już siedzę, nie? No bo tyle kilometrów to się nie opłaca na jakiś tam weekend, bo nie dosyć, że trasa daleka, no to jeszcze zmęczenie. No. To jest sensu, nie? 900 i lasu. No i drugi też. I drugi. O, to będą... Dla Roberta. Elka. Zobacz. No chłopaki chyba usiądą, co? No na pewno. Ja już usiadłem. Nie, są mega kaski, naprawdę. No, kurde. Będą się wyróżniać. Kuba musi popakować je z powrotem. Taką ma robotę. Także Górny, dzięki Paweł. Pojedziemy wręcz. A tu ci opowiem trochę historię jeszcze. Bo zobacz, bo my kupiliśmy, znaczy widzowie kupili, nie? Dla widza. Motocykl, nie? Tutaj Marek, zobacz. Ufundował kask. Znaczy dał swój, nie? Z kamerą od razu. Artur, może kojarzysz z kanału. CRF450. Kupił siedzisko i oprzył, patrz. I mamy takie cudo. A rama w piątek będzie... już jest piaskowana, podkład. I w piątek będzie malowana. Także składamy.
składamy do kupy. Widać, jak tam ludzie oglądają, jak pomagają. No. Po moment była kasa zebrana, nie? No. A mało tego, wczoraj jeszcze gościu się odezwał, nie? Znajomy, ale no taki, no tam parę razy jeździliśmy, że bluzę przekażę, kamerę jeszcze przekażę. Czyli jeszcze komuś można podać. To już w ogóle, nie? No. A może ty pokażesz, jak to... Se przerwę zrobimy. O, poczekaj, se przerwę zrobimy. Siema, byku. Nie wyrabiam. Słuchaj, patrz. Chyba od mojej rybaczki dostaliśmy. Słyszałem, że od mojej ryby. Na dworzu dzisiaj 26 stopni jest. No. A mi zimno. Dobra, bierz ją na dół. Chodź tam. Ciężka nie jest. Ale zobacz, co ci się stało z MRF-u koło do naprawy. Co mogę zrobić? Zobacz. Koło do naprawy poszło. Poszło. Dobra, trzymaj. Do naprawy. Koło. Dobra, dobra. Trzymaj paczkę tylko. Dobra. Uwaga. Uwaga. Moira, siema. Uwaga. Uwaga, uwaga. No znowu masz odbijania. Dobra. Ale pomału, pomału, spokojnie. Bo tak poplączesz. Łojem. Co to jest? Co to jest? Słuchaj. To są słomki na... Na szprychy, na derby sendę, czerwone. Czyli o, tu coś pisze. Czyli do projektu. Do bety to są. O, do mojej bety, do 350. Albo do triala. Dobra. Bo tu sobie 350. Oj, Moira, ty o wszystkich pomyślisz. A na żółtych co pisze? Na żółtych. Bo na żółtych. To na konkurs, bo ty już masz takie. I tam leżą gdzieś. No. Tylko nie ma kiedy założyć, nie? No. Dobra, to są na konkurs. Będzie konkursik robiony. Tutaj mamy słomki na sendę. Michałowi trzeba zawieźć. Czyli sendę. Są na bety, na sendę i do... na a konkurs. Te? A te to... Nie ma napisu. Te to na konkurs też. Dobra. I mamy liścik od Moiry oczywiście. Jakiś list. Trzeba przeczytać. Tam o, jeszcze jedna wlepa od Moiry. Jaka piękna. No, mamy. Siemano Blago, psowiara. Kilka drobiazgów. Wlepa. Słomki czerwone na derby sendę. Słomki czerwone może być na moją betę albo na triala. Słomki na konkurs. I jedna paczka została słomek fluo. No i plus donut. I plus donate. Pozdrawiam. Pozdrowienia dla wszystkich Endurowiczów i Kładowiczów ATV, Moira ATV. Dzięki, Moira. Pozdrawiamy Moirę. Pozdrawiamy Moirę. Moira Kacper. I Moira dokłada się do donate'a. Pozdrawiam. Słuchaj, Moira wysłał jeszcze donate'a. Dokłada się do projektu. No i oczywiście przegięcie pały. Moira znowu przegiął. Zobacz. Zamawiam dzisiaj wydech. No. Moira, powiem ci, po prostu jestem w szoku. Ja wiem, że lubisz pomagać, ale po prostu tyle, co ty tutaj robisz na ten projekt, to jest po prostu kosmos. Kosmos. Każdy cegiełkę dokłada, a to jest kosmiczna cegiełka. No nic, no projekt będzie po prostu szybko zrobiony. Myślę, że do wakacji to nawet wcześniej. Oczywiście. Mi się wydaje, że nawet w czerwcu. Tacy są widzowie? No, dzisiaj zadzwonię do Michała i zapytam, co teraz w pierwszej kolejności kupować. Wydech mamy już dobrany.
550 zł. Chyba nikt nie ma takich widzów. Nie, nikt. Szok, Mojra, po prostu. Musisz kiedyś przyjechać tam, gdzie my jeździmy, albo my specjalnie do ciebie przyjedziemy. Ale prawdopodobnie przyjedziemy do ciebie specjalnie. Na pewno. Na pewno. Listy sobie zostawiam. Tylko musisz podać adres. No po prostu jestem wywalony, jak to mówią. Zawstydzasz nas, nie? Powiedz. Mhm. No, powiedz Kuba, jaki ty zawstydzony jesteś. No. Szok, nie? Mam nadzieję, że już wytypowałeś osobę, która wylosuje z Łąka. A ty, Kuba, masz osobę? Jeszcze nie masz. No ja też jeszcze nie mam. Także jeszcze raz, dzięki. Ja w ogóle nie wiem, tutaj nie mam motoru, nie? No. No słuchaj, to można powiedzieć, że już od Mojry dostaliśmy 1000 donata. Aha. To nara, hejos, trzymajcie się. Hejos! Krótki odcinek był. No, ja wiem, czy taki krótki. Ale bardzo fajny. Ale bardzo fajny. Słuchaj, to może od razu poopowiadamy. Poczekaj, chodź jeszcze, tak zrobimy takie uśmieszki do tego... Do tych 500. Rękę tam mu wywal, albo ty trzymaj te 500. Tak do kamery. Nie no, Mojra, dzwonię do ciebie, byku. Dzwonimy do Mojry. Siema, Kacper, przyszła paczka. Ty chcesz, żebym naprawdę zawału dostał. Dobrze, że przyszła, bo już długo szła, myślałem, że kurde, coś z nią nie tak. Nie. Z poczta to... Nie. Z pocztą, nie? No, ale nie, no wszystko przyszło. Nie mamy kiedy tylko tych słomek pozakładać, ale spoko, Michałowi powysyłamy to na Sendę, to na pewno założy. A my to wiesz, tylko raz w tygodniu co się dopadamy do sprzętów i nie ma kiedy, nie? No, to no. Nawet, kurde, nie ma czasu prosmarować dobrze łańcucha, bo coś, bo to ja wiem jak jest. Siadać no. I jechać i... Ale pozakładamy. Może Kubie się spodoba zakładanie, to mi pomoże, nie? Tak. No nie powiem szczerze, że sam ja zakładałem, bo ja sobie też kupiłem na rower, tylko że ja mam takie płaskie szprychy, nie? Mam takie zawodowe koła. Aha. I mi wchodzi na płaskie, ale to też nie jest tak łatwo założyć z tego, co zauważyłem. Nie no... On pewnie będzie musiał dociąć trochę, bo on ma małe kółka, nie? Tak, sobie dotniemy. To ja już to zakładałem, kiedyś zakładałem, ściągałem, znaczy nie kupowałem nigdy. Kupiłem już z tymi słomkami, na początku je ściągłem, bo mi nie pasowały, a potem je założyłem z powrotem, nie? Po palcu no, idzie. Mają. Tak jak patrzę na filmach, jak chłopaki mają, to robi robotę ta słomka. No, robi. Ale ci muszę powiedzieć, że po prostu znowu przegiąłeś, nie? No kurde, no było wyzwanie, chyba jest tam 500 lajków już, nie? Nie patrzyłem za 2 dni, 3, bo naprawdę nie miałem czasu. Też już nie patrzyłem, patrzyłem tam 300 i coś widziałem, 350 chyba. No, to reszta mój lajk. A reszta to twój lajk. Kuba w szoku, nie? Bardzo. No, nawet Klaudia. No, bardzo. No są, no właśnie dlatego dzwonię z Kubą, pozdrów Mojra. Pozdrawiam ciebie, Mojra. Siema, Kusto, siema. Dzień dobry, ja też, Klaudia. Ja też. Także słuchaj, to od razu ci powiem, jaki etap jest w ogóle tej Sendy. Rama już jest pomalowana, jest u Michała. Jutro dostanie opony nowe do niej, bo zamówiłem, kupiłem. Dętki, trzymaki i cały nowy napęd. A macie te gripy takie pierdoły? Tak, Michał, tak, Michał dał gripy, czyli... Tamte 500 to już dałem Michałowi, teraz te 500 to ja kupuję dzisiaj za 550 ten wydech oryginalny, taki, znaczy nie oryginalny, taki tuningowy. No i plastiki też od razu kupię, już prawie mamy wszystko, tylko Michał musi to poskładać i elektrykę zrobić, nie? A patrzyłem tak właśnie z ciekawości ostatnio plastiki do derby na Allegro. TNT. No i tam sporo tego jest. No, TNT tam... Z lampami są i to nawet takie niebrzydkie. No nie. TNT podobno bardzo fajne są. Tam 450 czy 480 zł komplet. Kurwa, to do Yamaha trójkę dałem za komplet. O. Dobra, Kacper, słuchaj, no to dzięki. Ja to wszystko tam do Michała ślę i... Dobra, i składamy. Będą zdjęcia, to będę wstawiał. No, dobra, dzięki, dobra. Dzięki. Nara. No, to pozdrawiam. Cześć. No, trzymajcie się. Hejos. Hejos.
No. To pozdrawiamy Mojrę. No. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Aha, pozdrawiamy Mojrę! No. Hej, ostrzymajcie się. Marcin, jeszcze jedną pakę mamy. Może ty otworzysz, co? Zawsze ja muszę paczki otwierać, a tak... Akurat się udało. To jest od Rafała, od Juri. Z górnej grupy. Hondą jeździ CB500. No to też. Koni tam ma sporo. No. Reklamki miały być? Nie. Monetki. Monetki. To są monetki. Do naszego Złomka. Petarda. Są i wlepy. O, i wlepy, Juri. Zawodostwo. I koperta. Oto, otwórz na Złomka. Ja pierdziela. Nic nie ma. Ja pierdzielę, donate wleciał, ja pierdolę. 200. 200, weźmiesz też 200 do Michała? Mogę wziąć, nie mam problemu. Zadzwonię do niego, ile mu kasy brakuje jeszcze. To zobaczymy. To zmiana ten. No ale to wyczyścić, nie? Jednak no. Tam regulować, to pokazuje. No, bo Marcin jedzie właśnie do Michała na serwis. Z Hondą 600. F4, ja ją nazywam Honda 600 F4. F4. To nara, hejos. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.